Letni Filip Garnowski, który ma skomplikowaną wrodzoną wadę serca, czeka w Bostonie na kolejną operację. Ma ona zostać przeprowadzona w Boston Children's Hospital, a już dziś odbędą się tam pierwsze konsultacje. Dlatego przenosimy się już teraz za ocean. Na miejscu jest nasz amerykański korespondent Rafał Stańczyk. Rafale, witaj ponownie, dzień dobry. Powiedz proszę, jak istotne są badania, którym zostanie poddany chłopiec, no i kiedy odbędzie się operacja, o której mowa? No to są bardzo ważne badania, bo na podstawie wyniku tych badań lekarze zdecydują, czy chłopiec może przejść operację. Te badania zaczęły się dzisiaj po godzinie 7 czasu miejscowego, czyli po godzinie 13 czasu polskiego. Chłopiec pojawił się wraz z rodzicami. Dzisiaj to jest taki pierwszy dzień badania krwi, ogólne rozpoznanie stanu zdrowia dziecka. Dosłownie kilkanaście minut temu dostaliśmy informację, że być może już za 2 godziny skończą się te badania. No to jutro i pojutrze kolejne badania, już bardziej skomplikowane. A my przed wejściem do szpitala rozmawialiśmy z rodzicami dziecka. Posłuchajmy. Dzisiaj będzie Filip miał badania pobierane, będzie zweryfikowany jego stan zdrowia względem jutrzejszego zabiegu typu cewnikowanie serduszka. Idziemy dzisiaj na spotkanie z lekarzem. Na pewno będą jakieś wstępne badania, ponieważ jest na jutro zaplanowane cewnikowanie serduszka, więc trzeba zrobić badania krwi, trzeba zrobić echo serca. No i będzie tak naprawdę potwierdzenie wstępnego ustalenia planu. Mamy nadzieję, że się dzisiaj wszystkiego dowiemy i że pójdzie wszystko tak, jak powinno by pójść, zgodnie z planem. A więc długa lista badań, długa lista zabiegów. Lekarze muszą mieć 100% pewność, że chłopiec na tyle silny, by w czwartek mógł być operowany. Ja tylko przypomnę, że ta operacja to jest operacja na otwartym sercu, może trwać nawet 10 godzin. No, potrzebne jest to, by Filipek się dobrze czuł. A on przyjechał tu w czwartek z Polski. Nowy klimat, inna pogoda, inne otoczenie. Więc pytanie też, jak ta podróż, czyli pobyt w Bostonie, wpłynęły na stan zdrowia dziecka. Czwartku, no to dzisiaj chłopiec aklimatyzował się. Głównie siedział w pokoju ze względu na trochę chłodniejszą pogodę, na trochę niższą temperaturę. Przeszedł się kilka razy z rodzicami, tak by zebrać siły, tak by dzisiaj jak najlepsze wyniki mieć u lekarzy. A rodzice prosili nas, żebyśmy przekazali pozdrowienia i podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że chłopiec może być operowany tu w Bostonie. Ja tylko przypomnę, że ponad 30 tysięcy osób wpłaciło różnego rodzaju kwoty na to, by chłopiec mógł tu się znaleźć. Ministerstwo Obrony Narodowej pożyczyło swój samolot rządowy, by chłopiec mógł być przetransportowany. Piloci, z którymi rozmawialiśmy, mówili, że to było dla nich nie lada trudne zadanie. Normalnie przewożą ważne osoby, prezydentów, premierów, ministrów, a tu musieli przewieźć 6-latka z poważną wadą serca, więc dla nich też to było duże wyzwanie, więc robili wszystko, by chłopiec jak najmniej odczuł trudem tego 8-godzinnego lotu. No i wszyscy trzymają kciuki, by w czwartek wszystko się udało.